Przypomniała nam piosenkę z repertuaru Hanki Ordonówny do muzyki Henryka Warsa i słów Juliana Tuwima. Rozpoczynamy świętowanie naszego Międzynarodowego Dnia Kobiet w Terespolu. Witam serdecznie. Jacek Danieluk, burmistrz miasta Terespol. Dzisiaj mamy, jak co roku, 8 marca, Międzynarodowy Dzień Kobiet. Ja uważam, że to nie tylko ja, chyba większość mężczyzn w naszej pięknej ojczyźnie, że szacunek dla pań się należy za ich pracę, za ich uśmiech, za to, że są razem z nami. Ten szacunek należy praktycznie każdego dnia. W takim dniu jak dzisiaj chciałbym powiedzieć jedną rzecz, że życzymy wszystkim paniom wiele uśmiechu, zdrowia, szczęścia, pomyślności i wszystkiego, co sobie wymarzą. I oby te marzenia ziściły się każdego dnia. Chciałam od siebie tylko dodać, drogie panie, życzyć wam, żebyście nigdy nie zwątpiły w to, że macie w sobie wiele siły, że macie w sobie wiele pasji, wiele talentów, ale żeby móc się nimi dzielić, co oczywiście robimy, robicie cały czas, to trzeba o siebie zadbać. Także życzę wam, żebyście nie zapomniały o tym, że żeby zadbać o siebie, żeby pomyśleć o sobie, żeby mieć trochę czasu w tym zabieganym świecie dla siebie. My potrzebujemy terapii! Bardzo się cieszę, niezmiernie się cieszę. To może skoro już tu jesteśmy, wspólnie weźmy ten wdech i wspaniale! I jeszcze raz! Wydech! I wydech! Cudownie! Oddech jest tak potrzebny w naszych czasach! Zapominamy oddychać! No i jeszcze raz wydech! Oj, wydech! Cudownie! O, coś mi wypróbuje? O, to zapewne mój pierwszy palik! Halo? Tak, panie Mateuszu, jak się czuje mój ulubiony pacjent? Tak, oczywiście, że wiem, z kim rozmawiam. Ach, panie Tadeuszu, oczywiście, tak, pamiętam. Najważniejsze dla pana spotkanie dzisiaj. Gazopol przejmuje węglopol. Tak, oczywiście. Jak pan się czuje, panie Tadeuszu? Halo? Panie Tadeuszu, pan płacze? Proszę nie płakać, panie Tadeuszu, wszystko będzie dobrze. Proszę wziąć wdech i wydech, wdech. Panie Tadeuszu, prezesie Węglopolu, proszę cię natychmiast otrząsnąć sadzę i wyjechać na powierzchnię. Za chwileczkę wciągnie pan ten cały gazopol jak kubkę koksu. To znaczy pyłu węglowego, to chyba lepsza metafora w pana przypadku. Zresztą o pana uzależnieniach porozmawiamy sobie na kolejnej sesji. Panie Tadeuszu, za chwileczkę będzie pan prezesem największego holdingu gazowo-węglowego w tym kraju. Proszę sobie zatem utulić. Tulimy kogo? Tak, małego węglowego Tadzia, tak. I proszę sobie natychmiast zwizualizować ten gaz ziemny w lewym płucu. Tak, i węgiel kamienny w prawym płucu. Tak, czuje pan to? Tak pachnie sukces! I ten sukces to pan za jakieś 25 minut!
nasze spotkanie, nasza sesja może potrwać długo. Nasza sesja? Przepraszam, pani nie była umówiona, prawda? Proszę pani, bo jestem przypadkiem specjalnym. W jakim sensie? Ale ja nie rozumiem. Julia Zawadka, prezes Rady Ministrów, premier polskiego rządu. Katarzyna Cieplak, psychoterapeutka. Ale ja od razu pani mówię, zapraszam panią. Ja się tak ciężkimi przypadkami nie zajmuję, wie pani? No brawo. Ja pani. Proszę pani, przekonanie, że ktoś jest prezydentem Napoleonem czy premierem, to już wymaga szczegółowej diagnostyki. Ja nie czuję się kompetentna. Ja mogę dać pani namiar do mojego kolegi. Pani Katarzyno, czas nie jest naszym koalicjantem, nie rozumie pani? Pani premier? Ojej, ja przepraszam, ale ja pani nie poznałam. Ja pani nie poznałam. Ojej, co ja mogę dla pani zrobić? Jak to co, no przede wszystkim zamknąć drzwi, tak? I odwołać wszystkie dzisiejsze wizyty. Ale ja nie mogę. No jak? Proszę pani, ja to pani wynagrodzę. To znaczy Polska to pani wynagrodzi? Obiecuję w jej imieniu. No wie pani, ja nie powinnam. Ale głosowałam na panią. Jeszcze odwołuję. Panią obowiązuje tajemnica na temat pacjentów, tak? Tak, o ile pacjent nie zagraża życiu swojemu lub innych. Mój przypadek nie jest aż tak specjalny. O, więc tajemnica, tak? Tak. Tajemnica wagi państwowej.